Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. W tej części kursu chciałem powiedzieć kilka słów na temat światła, które nazywa się area, czyli światła, które tak naprawdę jest światłem powierzchniowym. A więc swoją standardową lampę, którą mam na scenie, zmienię na światło typu area. Widać od razu, że to światło jest światłem kierunkowym, ponieważ pojawił się taki promień wodzący, wzdłuż którego to światło świeci. A więc świeci ono tylko w jedną stronę, podobnie jak światło typu sun, albo światło typu chemii, albo światło typu spot. Jeżeli taką scenę wyrenderuję, dostanę w miarę równomiernie oświetloną powierzchnię, ale jeżeli się odsunę ze swoją kamerą, no tej powierzchni tutaj tak naprawdę nie ma. Muszę dodać spota, przepraszam, znaczy spota, dodaję plane'a. Teraz jak zrobię render, to jest w miarę równomiernie oświetlone, ale jeżeli odsunę się z widokiem kamery, to zobaczę, że na dużych skalach, w dużych odległościach, to światło również ma pewien swój zakres. I co ciekawe, jest także pewna granica tego światła, a ona wynika właśnie stąd, że to światło świeci powierzchniowo tylko w jedną stronę. A więc jest to coś takiego jak świecąca płaszczyzna, poza którą jest zawsze ciemno. Teraz to światło ma taką przyjemną cechę, że jeżeli już świeci swoją powierzchnią, tym takim małym kwadratem, który tutaj mam narysowany liniami przerywanymi, to jest to światło, które potrafi bardzo ładnie się rozproszyć na scenie i równomiernie oświecić obiekt z kilku stron naraz. Dla przykładu, zresetuję obrót tego światła za pomocą kombinacji Alt-R, ustawię je może na tej wysokości i przeskaluję na razie na taki duży, powiedzmy sobie, obszar. W tym momencie to światło świeci bardzo jasno, z siłą energia 1, okay? I to jest światło, które rozlewa się jakby równolegle z całej tej płaszczyzny. Dlatego jeżeli dodam jakikolwiek obiekt, to on będzie oświetlony z różnych stron równomiernie. Na przykład niech tu stoi sobie Mont Pichon. Zobaczmy teraz, jak z tym światłem. Światło teraz generuje cień w modelu Ray Shadow i to jest tylko samples na 1, a więc to będzie taki niezbyt ładny cień. Proszę zobaczyć, że teraz scena została całkiem wypalona. Przesunę kamerę trochę bliżej, żeby było lepiej widać. Tu jest moja małpka. No i widać, że na scenie małpa jest od góry oświetlona całkiem na biało i rzuca strasznie kanciasty, czarny cień. To wygląda prawie tak jak jakiś, powiedzmy sobie, ASCII art, czy taki line art, gdzie mamy tylko jeden kolor i on tworzy całą scenę. Oczywiście trzeba zmienić ustawienia tego światła, aby to światło generowało trochę lepsze wyniki. No i teraz przede wszystkim energia musi być zmniejszona co najmniej 10 razy, aby ta scena nie wypalała się całkiem na biało. Widać, że dałem 1/10 na energię, a mimo wszystko scena nadal jest strasznie biała. W związku z tym dam teraz 1/100. Jeszcze 10 razy mniej i dopiero teraz widać, że powolutku energia tego światła spada. W takim razie dam 0,005. Zobaczymy, jeszcze jest za jasno. Ja w takim razie dam 0,001. Render. No i teraz powiedzmy sobie, że to mogłoby już zostać. Następna rzecz, którą trzeba zrobić, aby to światło sensownie oświetlało scenę, to jest ten okrutnie straszny, taki mocny cień. Teraz ten cień, czy też precyzja rysowania tego cienia zależy od tego, ile mamy próbek. Jeżeli jest większe próbki do 2 na przykład, to już widać, że ten cień się zrobił o wiele łagodniejszy. Na przykład całkowicie znikł spod małpki. Jeżeli dam tych próbek więcej, na przykład 3, później 4, to będę dostawał za każdym razem jakąś taką lekką kaszę, taki szum na tej małpce, co wynika oczywiście z niewielkiej wartości threshold, no i właśnie małej ilości próbek. Jeżeli będę tych próbek dawał coraz więcej, to oczywiście będę dostawał coraz lepiej wyglądający cień, no i oczywiście będzie również zwiększał się czas trwania obliczeń. Teraz przerwę może tej małpce, założę subsurfa na poziomie 3, ustawię shading na smooth. Teraz jak zrobię render, to taki cień będzie na małpce wydawał się już całkiem ładnie wyliczony. Mimo to scena nadal jest troszeczkę wypalona, więc może zmniejszę troszeczkę rozmiar tego mojego światła. No i teraz przyjrzyjmy się temu, jak będzie to wyglądało. Proszę zobaczyć, że na samym tle, na moim plane'ie też pojawia się cień. To jest taki łagodny cień, bardzo wyrównany. Małpkę dam troszeczkę niżej, trochę bliżej powierzchni, chyba nawet za nisko. No i teraz przyjrzyjmy się. Ten cień jest czarny w miejscu, w którym małpka całkowicie zasłania światło. To jest normalne dla tego cienia. Natomiast widać, że on po powierzchniach małpy rozlewa się bardzo ładnie, bardzo łagodnie. I przez wiele lat, gdy była stara wersja Blendera, ta z serii 2.4, to było jedno z niewielu świateł, które potrafiło generować taki efekt światła rozproszonego, czyli takiego naturalnego oświetlenia istniejącego gdzieś tam w przestrzeni, które generuje takie ładne cienie. Płaciło się za ten przywilej posiadania łagodnego cienia zwiększonym czasem obliczeń, no ale niestety. No i teraz tak, jeżeli zwiększę ilość próbek, to maksymalna wartość, jaką mogę ustawić, to jest 64.
I wtedy oczywiście światło liczy się w sposób ekstremalnie długi. Próbuję teraz wcisnąć Escape, aby wyskoczyć z tego podglądu. Natomiast cały czas to światło się próbowało liczyć. Teraz wcisnę jeszcze raz F12. No i pewnie sobie trochę poczekamy na samo renderowanie. Proszę zobaczyć, był długi start i na razie nic się tutaj szczególnego nie dzieje. Nie widać, żeby ten pasek postępu renderowania szedł do przodu. Nie widać nic na pasku stanu. Dopiero teraz wskoczyła scena i pojawiają się pierwsze przebiegi policzonego światła. Jeżeli oczywiście poczekałbym wystarczająco długo, to ta małpka miałaby naprawdę bardzo ładnie wyliczone cienie. One byłyby gładziutkie i wyglądałyby całkiem nieźle. No ale nie będę tak długo czekał. Powiększę tylko scenę, aby zobaczyć, jak to wygląda gdzieś w niektórych miejscach. Widać, że cień jest bardzo ładnie wygładzony. To jest maksymalna wartość. Jednocześnie widać pewne artefakty na samej małpce. No, to jest wzięte, już bierze się stąd, że sama małpka nie jest całkiem gładka, mimo tego, że ustawiłem shading na smooth, więc samo to światło generuje, jak widać, pewne błędy. Dobra, teraz przerwę. Można także zmienić to światło na światło, które będzie świeciło prostokątem, a nie kwadratem. W tym celu, zamiast parametru takiego jak square, włączam przycisk rectangle i mam coś takiego jak size x i size y. To jest rozmiar naszego światła, niezależny od tego, że mogę je skalować za pomocą przycisku S. Tak nawiasem mówiąc, skalowanie tego świata przez zwykłą operację scale nie jest zalecane, ponieważ nie zmienia to ilości próbek. Naturalna wielkość tego świata teraz to jest tego typu skala. Jeżeli chcę zwiększyć rozmiar tego świata, niezależnie czy jest prostokątem czy kwadratem, to zmieniam jego parametr size w tym miejscu. To jest prawidłowa zmiana wielkości światła. Próbki ustawię może na 16, żeby za długo nie czekać na render. Ustawimy size na przykład na 10, no i zobaczymy, jak teraz wygląda render. Ciskamy 12, znowu trzeba trochę poczekać, ale widać, że samo renderowanie leci szybciej. Jednocześnie widać teraz, że światło przy takim rozmiarze i przy takiej jasności świeci o wiele słabiej. I to jest zdrowy sposób na skalowanie światła oraz jego siły. Poprzednio musiałem energię zmniejszyć do 1000, mimo tego, że miałem bardzo światło rozciągnięte, bardzo przeskalowane. To dlatego, że ono świeciło zgodnie ze swoim rozmiarem 1, a więc cała powierzchnia świeciła bardzo mocno. Teraz, jeżeli zwiększę energię na przykład 100 razy, to będę miał troszeczkę jaśniejsze światło i oczywiście cała scena będzie wyglądała dużo przyjemniej. Widać też, że na małpce te cienie są takie bardzo plastyczne, bardzo ładnie wyszły, jest odpowiednia gradacja kolorów, no wygląda to po prostu super. No i teraz wróćmy do tego światła prostokątnego. Jak włączę rectangle, mam teraz size x ustawione na 10, a size y na 1, co oznacza, że światło jest zwykłym prostokątnym paskiem. I to, co jest fajne, to to, że to światło będzie właśnie takim prostokątem świeciło. Jeżeli teraz takie światło przysunę na przykład do powierzchni, ustawię je dość nisko i nad tym światem ustawię jakiegoś cuba, który będzie udawał coś na kształt belki, czy też jakiegoś takiego dużego przedmiotu rozciągniętego w osi x, to będzie się wydawało, że światło wydobywa się spod tego właśnie cuba. Zrobię teraz render, zobaczmy, jak to wygląda. Jeszcze tylko cofnę troszkę kamerę. O, będzie tego typu scena. Teraz wydaje się, że cała ta belka, którą tu mam na górze, świeci swoją dolną powierzchnią na sam dół. Widać też przy okazji takie artefakty, że światło nie jest równomiernie rozproszone. Tutaj jest jakieś takie zaokrąglone, ale tu jest większe zaokrąglenie. Ono bierze się z tego, że tu jest jeszcze błysk specular, ale tu jest troszkę węziej, tam znowuż jest trochę węziej, więc tutaj jest coś nie tak. I teraz to, jak to światło rysuje się na scenie, na moich planach, zależne jest znowuż od tej ilości próbek. Jeżeli ustawię samples na 1 w obu przypadkach, to render, który zaraz pokażę, poprzedni, porównamy sobie z kolejnym. Teraz wyrendowałem bardzo szybko, render wykonał się w czasie mniejszym niż sekunda, ale wygląda inaczej niż w przypadku pierwszym. Widać, że precyzja światła się tutaj trochę zmienia. Mam światło rozlane w nieco innych miejscach. Jest oczywiście ostry cień, bo nie jest w ogóle wygładzany. Tak to wygląda. Jeżeli ustawię teraz na przykład po 16 próbek na każdym kierunku, to teraz na swojej długości x równej 10 będzie rozmieszczone równomiernie 16 próbek światła. Tak naprawdę powinien tych próbek dać no, przynajmniej z 20, żeby na jedną jednostkę x przypadały przynajmniej za dwie próbki światła. A tu, ponieważ y jest, wynosi 1, to mogę dać tych próbek chociażby 5 i tak będzie tutaj dokładniej liczone światło niż w przypadku tej długiej współrzędnej x-owej. Jeżeli teraz zrobię render, to moje światło jest o wiele bardziej równomierne. Przynajmniej takie tutaj można mieć wrażenie. No i korzystając z takiej własności światła, że ono może być prostokątne i świecić całą powierzchnią, można wyrenderować czy też wymodelować na przykład takie rzeczy jak świetlówki, jakieś tego typu pionowe słupy świetlne, które oświetlają coś,
co jest na scenie. Zróbmy sobie może na przykład szybko taki model. Określę tylko jeszcze zasięg tego światła na bardzo niewielki, na przykład na 5. Postawmy sobie teraz te dwa obiekty tutaj. No i skopiuję kilka razy ten mój słupek, aby on gdzieś się tam ładnie, mniej lub bardziej sensownie rozmieszczał. Ok, jeszcze raz. Shift D i Shift Z, aby porozmieszczać te swoje obiekty jakoś tam w miarę sensownie. Dobrze, i teraz to jedno światło ze słupkiem przesunę tutaj, lekko przekręcę, tak aby stworzyć wrażenie, że to światło rzeczywiście tam coś robi. No i teraz z tej perspektywy, z której patrzę, ustawię sobie kamerę, naciskając Ctrl Alt 0 na klawiaturze numerycznej. To jest domyślna kombinacja. U mnie to jest Ctrl Shift, ponieważ menedżer okien przechwytuje mi tą kombinację. No i wystarczy, wychodzi na renderze coś takiego. Tych świateł jest teraz mało, dlatego wyszło to niezbyt ciekawie, ale można to poprawić, ustawiając tych świateł więcej. I teraz, jeżeli tych świateł dodam jeszcze kilka, one mają teraz mały zasięg, to mogę wykonać całkiem ciekawie wyglądającą scenę, tak jakby na przykład powierzchnie boczne tych moich słupków świeciły. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie trochę lepiej teraz widać. Robię to na razie tak bardzo byle jak i krzywo, dlatego że się śpieszę z powodu tutoriala, no ale zobaczymy. Może nie będzie tak źle. Tutaj również ustawię jedno takie światło. Ok, tak wygląda teraz moja scena. No i teraz robimy render. Zobaczymy, co wyjdzie. Już jest tych świateł więcej. Widać, że coś zaczyna się dziać. No i teraz właśnie tu elegancko wychodzi, jak działa ta ilość próbek światła, która jest na długiej osi ustawiona na wartość obecnie 20. Jeżeli dam tych próbek na przykład 40, to będzie o jedną próbkę więcej teraz, będzie dwa razy więcej niż poprzednio. Zrobimy sobie render testowy na drugiej warstwie. No i zobaczymy, czy będzie widać różnicę. Ok, tak to wygląda. Poczekam, aż się wszystko wyrenderuje. Oczywiście to będzie się renderowało chyba trochę dłużej. Jeszcze chwila. Już ponad połowa została zrobiona. Widać też przy okazji kawałek małpki, która tutaj nagle się troszeczkę oświetliła, leży w cieniu. No i mamy render. Ten render robił się przez 25 sekund, natomiast tamten poprzedni wykonał się w ciągu 21 sekund, więc w sumie troszeczkę dłużej się liczy przy takiej ilości próbek. Ale widać też, że zmienia się rozkład światła na długości tutaj. No i to właśnie dlatego, że tych próbek światła było podanych więcej. Gdybym tych próbek świateł ustawił jeszcze więcej, jakoś ekstremalnie wysoką wartość, maksymalną 64, to bym dostał maksymalnie dokładne cieniowanie światła tutaj. No i wtedy trzeba by sprawdzić, czy to rzeczywiście da dobre wyniki. Ale na razie tego nie muszę robić. Myślę, że to światło stało się teraz troszeczkę bardziej jakby znane wszystkim. No i cóż, to chyba wszystko w tym tutorialu. Parametr gamma, który tutaj jest, o którym nie mówiłem, to jest po prostu korekcja jasności światła, więc jeżeli gamma będzie wysokie, światło będzie miało inną jasność niż jak gamma będzie niskiej. Jakby sterując tym parametrem, mogę spowodować, że światło będzie odpowiedniej jasności w stosunku do mojej sceny. Ok, to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym.